Kiedy pytamy ludzi na całym świecie, gdzie chcieliby zamieszkać, Kanada często znajduje się wysoko na ich listach. Ten kraj cieszy się renomą miejsca bezpiecznego, słynącego z wysokiej jakości usług publicznych, silnej gospodarki i skutecznego rządu. Wydawałoby się, że Kanada to idealne miejsce, aby dobrze zarabiać i cieszyć się wysoką jakością życia. Jednak wielu Kanadyjczyków ma inne zdanie na ten temat. Część uważa wręcz, że rzeczywistość wygląda zupełnie inaczej. Ale co tak naprawdę się dzieje? Dlaczego tak wielu Kanadyjczyków czuje się rozczarowanych swoim krajem? Przyjrzyjmy się bliżej tej mniej znanej, ciemniejszej stronie Kanady. Mimo powszechnego stereotypu Kanadyjczyków jako radosnych i wesołych osób, obecny nastrój w kraju jest daleki od optymistycznego. Wielu Kanadyjczyków czuje rozczarowanie swoim krajem, twierdząc, że dawniej żyło się znacznie lepiej, a jakość usług publicznych drastycznie spadła. Niezależnie od tego, które badania społeczne czy sondaże weźmiemy pod lupę, wyniki są niemal identycznie słabe. W porównaniu z mieszkańcami innych rozwiniętych krajów, Kanadyjczycy wykazują się większym zaniepokojeniem i negatywnym nastawieniem do swojej gospodarki. Nastrój w kraju jest gorszy niż kiedykolwiek wcześniej w nowożytnej historii. Chociaż Kanada nadal przyciąga licznych imigrantów, to nawet oni stopniowo tracą wiarę w kanadyjski sen. Coraz większa liczba imigrantów dobrowolnie decyduje się na opuszczenie Kanady, niezadowolona z jakości życia i dostępnych możliwości ekonomicznych. Co jest tego przyczyną? Polityka mieszkaniowa w Kanadzie jest aktualnie jednym z najgorętszych tematów, zwłaszcza w kontekście globalnego kryzysu mieszkaniowego. Podobnie jak w Polsce, gdzie ceny nieruchomości w dużych miastach takich jak Warszawa czy Kraków osiągają niebotyczne sumy, Kanada zmaga się z podobnymi wyzwaniami, ale na znacznie większą skalę. W ciągu ostatniej dekady przeciętne ceny domów w Kanadzie wzrosły ponad dwukrotnie, a koszty wynajmu poszły w górę na równi z cenami zakupu. Taki wzrost sprawia, że zakup domu staje się niemal niemożliwością dla przeciętnego Kanadyjczyka, a nawet osoby o wyższych dochodach borykają się z absurdalnie wysokimi ratami hipotecznymi. Niezwykle wysokie ceny mieszkań są głównym czynnikiem prowadzącym do rekordowego poziomu zadłużenia wśród kanadyjskich gospodarstw domowych, najwyższego w grupie krajów G7. Za eskalację cen odpowiada ogromne zapotrzebowanie napędzane przez intensywną imigrację. Kanada co roku przyjmuje około 500 000 imigrantów, co generuje stały popyt na nowe mieszkania. Większość z nich osiedla się w największych miastach, co dodatkowo obciąża już napięty rynek. W przeciwieństwie do Polski, gdzie większość nowych mieszkań budują prywatni deweloperzy, w Kanadzie dużą rolę w kształtowaniu polityki mieszkaniowej odgrywają rządy lokalne. Niestety często nie nadążają one z planowaniem i realizacją nowych inwestycji, co prowadzi do braków w dostępnych lokalach. Problem ten jest pogłębiony przez liczne regulacje, które utrudniają szybką rozbudowę infrastruktury mieszkaniowej. Jednym z możliwych wyjść z tej sytuacji mogłoby być zwiększenie współpracy między sektorem publicznym a prywatnymi deweloperami, co mogłoby przyspieszyć tempo budowy nowych mieszkań. Również istotne może być wprowadzenie bardziej elastycznych przepisów budowlanych i planistycznych, które ułatwiłyby adaptację istniejących budynków na cele mieszkaniowe oraz zachęcałyby do inwestycji w mniejsze, bardziej przystępne projekty mieszkaniowe. Rozwiązania te mogą stanowić klucz do złagodzenia kryzysu i stworzenia bardziej zrównoważonego rynku nieruchomości. Lecz nie tylko mieszkania są tutaj niebywale drogie. Kanadyjczycy płacą więcej niż większość mieszkańców świata za wiele codziennych rzeczy, takich jak artykuły spożywcze, opłaty bankowe, usługi telekomunikacyjne czy bilety lotnicze. Koszt paliwa w Kanadzie jest znacznie wyższy niż w Stanach Zjednoczonych. Nie jest to przypadek, lecz bezpośrednia konsekwencja dominacji rynku przez monopole i oligopole. Większość kanadyjskich branż kontrolowana jest przez jedną lub kilka dużych firm, co jest wynikiem wątpliwej strategii wielu różnych kanadyjskich rządów. Ta strategia wynika z długoterminowych obaw Kanady, że rodzime firmy zostaną zmiażdżone przez większą i bardziej agresywną konkurencję ze Stanów Zjednoczonych. Dlatego Kanada stała się nadopiekuńcza i przekonana, że jedynym sposobem na zapobieganie temu jest pomoc kanadyjskim firmom w osiągnięciu maksymalnych rozmiarów. W rezultacie gospodarka Kanady składa się tylko z kilku gigantycznych korporacji, które mają prawie zerową konkurencję. Wpływa to na produktywność Kanadyjczyków. Pracownik w Stanach Zjednoczonych produkuje średnio $90 na godzinę. W Europie Zachodniej ta wartość jest nieco niższa i wynosi około $85. Za to w Kanadzie jest to zaledwie $68 na podstawie danych OECD za rok 2022. Co z tego wynika? Pracownik w Stanach Zjednoczonych jest 30% bardziej produktywny niż przeciętny Kanadyjczyk. Jak firmy z Kanady mają w ogóle konkurować na globalnym rynku? W rankingu 500 największych firm przeprowadzonego przez Fortuna Global pierwsza kanadyjska firma Brookfield Asset Management pojawiła się dopiero na 117. miejscu. To coś oznacza. Kanada wydaje również stosunkowo niewiele na innowacje. W 2020 roku stanowiły one tylko 2,2% PKB, gdzie inne rozwinięte kraje takie jak Niemcy, Japonia czy Stany Zjednoczone średnio ponad 3%. Procenty mogą nie oddawać tej skali, ale jest to ponad 50% więcej. Z pewnością nie poprawia to już złej sytuacji z produktywnością. A dodatkowo Kanadyjczycy płacą jedne z wyższych podatków na świecie, co ostatecznie dobija gospodarkę. Nierzadko zdarza się, że ludzie są zmuszani do płacenia 50% podatku dochodowego i często decydują się do wyjazdu za granicę. No dobrze, ale teoretycznie wysokie podatki powinny przełożyć się na wysoką jakość usług publicznych. Dobrym przykładem jest tutaj model skandynawski, gdzie wysokie podatki idą w parze z doskonałymi usługami zdrowotnymi, edukacją i infrastrukturą i jest często przytaczanym przykładem skuteczności wysokich podatków. Jednak w Kanadzie wygląda to zupełnie inaczej. Chociaż Kanada ma reputację kraju oferującego wysokiej jakości i powszechnie dostępne usługi publiczne, to nawet w porównaniu ze Stanami Zjednoczonymi nie jest to już prawda, a najlepszym przykładem tego jest opieka zdrowotna. Dziś tylko 37% Kanadyjczyków uważa, że otrzymaliby odpowiednią opiekę medyczną w przypadku nagłego wypadku. Kanadyjczycy coraz częściej umierają w izbach przyjęć, czekając na przyjęcie z powodu ekstremalnego braku personelu medycznego. Mimo że Kanada wydaje na zdrowie więcej niż jakikolwiek kraj europejski, to niemal wszystkie kraje europejskie mają lepsze wskaźniki niż Kanada pod względem czasów oczekiwania i liczby łóżek szpitalnych. Kanadyjski system opieki zdrowotnej, kiedyś źródło narodowej dumy, jest obecnie uznawany za jeden z najgorszych wśród krajów OECD. Jest to jedna z najczęstszych przyczyn, dla których Kanadyjczycy uważają zarządzanie swoim krajem za całkowicie nieudane. No dobrze, ale ktoś mógłby powiedzieć, że Kanada ma za to drugie najlepiej wyedukowane społeczeństwo na świecie. Jest to jak najbardziej prawda. Według danych OECD i Banku Światowego 2/3 Kanadyjczyków ma wyższe wykształcenie i ustępują jedynie Korei Południowej. Jednakże duża ilość dobrze wykwalifikowanych pracowników, którzy widzą, jaka tendencja występuje w ich kraju i kuszeni wyższymi zarobkami, decyduje się wyjechać do wielokrotnie wymienianych już w tym materiale Stanów Zjednoczonych. Barierą nie jest tutaj ani język, ani bariery kulturowe. Zjawisko to jest na tyle powszechne, że ma nawet swoją nazwę brain drain. W rezultacie idealistyczny obraz Kanady jako nowoczesnej utopii zaczyna szybko się rozpadać przy bliższym poznaniu. Zadowolenie z życia Kanadyjczyków spada od ostatnich 10 lat, a biorąc pod uwagę eskalację kryzysu mieszkaniowego, nieznośne koszty życia, zmonopolizowaną gospodarkę i szybko pogarszające się usługi publiczne, nie jest to zaskakujące. Niestety, jeśli Kanada nie zacznie pilnie zwalczać tych problemów, jej niegdyś idylliczne postrzeganie kraju stanie się coraz bardziej oderwane od rzeczywistości. Mimo pięknych krajobrazów i przyjaznej, wielokulturowej atmosfery, życie w Kanadzie nie jest wolne od wyzwań. Jak się okazuje, istnieje wiele aspektów codziennego życia w tym kraju, które mogą nie być od razu widoczne, ale mają znaczący wpływ na samopoczucie i codzienną rzeczywistość jego mieszkańców. Te skomplikowane problemy wymagają zrozumienia, współczucia i przemyślanych działań, które mogą wspierać społeczeństwo i prowadzić do pozytywnych zmian. Czy wiedzieliście o tych wszystkich problemach? Mam wrażenie, że te informacje przeszły w Polsce jakoś bez echa. Zapraszam na naszego Patronite'a oraz do śledzenia naszych mediów społecznościowych. Nie zapomnijcie również ocenić ten materiał. Do usłyszenia w kolejnych materiałach.